Film zawiera opis układu elektrycznego. Będziemy omawiać schemat. Jest to tłumaczenie z angielskiego tekstu dostępnego w internecie. Na zasadzie użytku dozwolonego. Gdzie czasami człowiek szuka jakiegoś przedmiotu bardzo długo, więc postanowiłem po prostu zrobić porządki. Jak widzicie, jest tu mały bałagan. I tak przy okazji człowiek dowiaduje się, ile rzeczy niepotrzebnych trzyma. No tu już zacząłem sobie segregować jakieś cewki, sprężynki, elementy do magnetofonu, diody. Tu szpargały jakieś, tutaj stare głośniczki. Jakieś pomontowane układy, niezrealizowane do końca. Przełączniki, mostki selenowe nawet. Transformatory, wszystko to trzeba poukładać, bo złapałem się na tym, że czasami potrzebuję jakiegoś przedmiotu i myślę sobie, gdzieś to miałem. Gdzieś to było. I tak naprawdę to nie wiem gdzie. I potem muszę kupić. I tak wydaję niepotrzebnie pieniądze. A tak ładnie będzie posegregowane. Cały dzień muszę na to poświęcić. Pamiętajcie, trzymajcie porządek w warsztacie. Witajcie. Dzisiaj w drugim odcinku zajmiemy się szczegółami wybranego układu i zobaczymy, jaka jest jego prezentacja. I też omówię chyba transformator, o ile zdążę. W zeszłym odcinku rozmawialiśmy wstępnie o żądaniach, jakie Williamson przedstawił sobie przed projektowaniem tego wzmacniacza. Żądania, wymagania, requirements. Ciężko to jakoś po polsku porządnie przetłumaczyć w tym kontekście. Także czas na ten kawałek. Zagadnienia leżące u podstaw projektu o wysokiej jakości wzmacniacza zostały omówione w pierwszej części artykułu. Obwód kompletnego wzmacniacza pokazano na rysunku 5. Jest to zgodne z podstawowym układem z rysunku 3B. Zaraz go poszukam. I rysunek 3B mamy tutaj. To jest ten układ. I co na nim widać? Widać na nim stopień pierwszy, czyli wzmacniacz napięciowy, rozdzielacz fazy, układ sterujący i końcówkę mocy oraz transformator plus sprzężenie zwrotne. Obwody wyjściowe. W celu utrzymania jak najmniejszego przesunięcia fazowego wzmacniacza przy niskich częstotliwościach, pierwszy stopień został sprzężony bezpośrednio z rozdzielaczem fazy. W ten sposób wyeliminowano jedno sprzężenie RC. Pierwsze dwa stopnie można wtedy traktować jako jedną całość. Sekcja odwracacza fazy, który składa się z triody o podzielonym obciążeniu w obwodzie anodowym i katodowym, działa częściowo jako wtórnik katodowy, a jego siatka jest na poziomie dodatnim około 100 V względem masy. Anoda pierwszej triody jest również ustawiona tak, żeby była na poziomie około 100 V i jest dołączona bezpośrednio do siatki inwertera fazy. Ze względu na działanie wtórnika katodowego V2, warunki pracy nie są krytyczne i prawdopodobnie nie wystąpią żadne problemy związane ze starzeniem się lamp i zmian jej parametrów. Rezystor polaryzacji katody lampy V1 R4, do którego doprowadzono sprzężenie z uzwojenia wtórnego transformatora, jest możliwie najmniejszy, aby uniknąć zmniejszenia wzmocnienia w pierwszym stopniu ze względu na szeregowe sprzężenie zwrotne. Stopień sterujący. Sygnał wyjściowy z rozdzielacza fazy jest przenoszony do stopnia sterującego działającego przeciwsobnie. Przewidziano możliwość zmiany rezystancji obciążenia tego stopnia, co w połączeniu ze wspólnym rezystorem polaryzacji, tutaj R10, polaryzacji katodowej, nie jest on też mostkowany do masy kondensatorem, umożliwia to dokonanie znacznego zakresu regulacji napięć sterujących lamp wyjściowych w celu skompensowania wszelkich nierówności wzmocnienia. Pokażę Wam oryginalny schemat. To jest oryginalny schemat i z tego względu, że rezystory są rysowane po amerykańsku, przerysowałem go trochę tak, żeby było widać, co jest co, do tego typu schematów, do których my jesteśmy przyzwyczajeni tutaj w Europie. Ale mamy to samo. Sprzężenie bezpośrednie, anoda lampy
z siatką sterującą odwracacza fazy. Jest on z podzielonym obciążeniem. Mamy jeden rezystor i tu mamy drugi rezystor obciążający nam tę lampę. Mamy tutaj sprzężenie przez te dwa kondensatory z siatkami lamp stopnia sterującego. I mamy tutaj także odpowiednie ustawienie balansu na anodach napięcia, na anodach lamp tych sterujących, co wpływa korzystnie na działanie stopnia końcowego. Dobra, wróćmy do opisu pana Williamsona. Dzisiaj naprawdę ciężko jest nagrywać. Albo dzwony w kościele się odzywają, albo samochody jeżdżą. Wybaczcie mi za dźwięki z tła, ale nie mam innego miejsca, w którym mogę nagrać ten film. Tam przed chwilą czytaliśmy, że przewidziano możliwość zmiany rezystancji obciążenia tego stopnia. No to jest właśnie ten rezystor R12. On oprócz tego, że służy symetryzacji napięcia podawanego na lampy mocy, także zmienia nam obciążenie. Bo obciążenie to jest od napięcia zasilającego do anody. Stopień mocy. Równowaga prądu spoczynkowego anod w stopniu wyjściowym ma pewne znaczenie, ponieważ wpływa w znacznym stopniu na działanie transformatora wyjściowego. W tym wzmacniaczu przewidziano za pomocą gałęzi obwodów katodowych, cały ten tutaj obwód, lamp tych KT66, zmianę polaryzacji siatki każdej lampy, zapewniając pełną kontrolę statycznych warunków stopnia mocy. Cechą tego układu jest to, że lampy działają ze wspólnym rezystorem polaryzacji katodowej. Wspólny rezystor polaryzacji katodowej ciągnie się aż do tego miejsca. I tutaj też. Czyli jeszcze raz to samo zdanie. Cechą tego układu jest to, że lampy działają na wspólnym rezystorze polaryzacji katodowej bez mostkowania, co pomaga w zachowaniu równowagi stopnia w warunkach dynamicznych. Kondensatory dołączone do masy powodowałyby już małą nierównowagę. No i transformator głośnikowy. Przekładnia zwojowa transformatora głośnikowego będzie określona przez impedancję głośników. Dogodnie jest wykonać każdą sekcję wtórną o takiej impedancji, aby w układzie szeregowo-równoległym można było odpowiednio wykorzystać wszystkie sekcje transformatora. Odpowiednia wartość impedancji uzwojenia wtórnego to 1,7 Ohma na sekcję, co daje alternatywy 1, 7, 6,8, 15,3, 27 ohmów i tak dalej. Dane uzwojenia dla odpowiedniego transformatora podano w załączniku i teraz go omówimy. Tutaj widzicie specyfikację transformatora głośnikowego, więc mamy impedancję obciążenia pierwotnego, to jest 10 000 ohmów z odczepem środkowym. Transformator głośnikowy traktowany jest uzwojenie pierwotne od anody do anody. I odczep środkowy, czyli między tym punktem a tym punktem mamy impedancję 10 000 ohmów. Impedancja obciążenia wtórnego to jest 1,7 ohma na sekcję. I o co chodzi? Transformator jest podzielony na wiele uzwojeń wtórnych i można je odpowiednio łączyć. Co prawda ten rysunek dotyczy czego innego, ale możemy zobaczyć jak są sekcje. Załóżmy, że to jest sekcja uzwojenia pierwotnego, to jest sekcja uzwojenia wtórnego, to jest sekcja uzwojenia pierwotnego. To jest wtórne, to jest pierwotne, to jest wtórne. I wtórne mają zawsze tę samą liczbę zwojów. Łączymy je albo równolegle, albo sekcjami, dwie równolegle i te parę łączymy szeregowo z drugą parą równoległą. Tak po prostu można sobie kombinować z uzwojeniem transformatora. Tutaj też mamy może trochę inaczej to przedstawione. Pierwotne, wtórne, pierwotne, no. Także tak to wygląda. Przekładnie mamy 76:1. Indukcyjność uzwojenia pierwotnego to jest 100 henrów minimalna, czyli transformator jest dosyć duży. Indukcyjność rozproszenia 30 milihenrów maksymalnie. Na rdzeń mamy stos 4,44 cm, czyli 1,75 cala. Wzoru numer 27A. Prawdopodobnie chodzi o kształtki EI. Magnetic and Electrical Alloys Burnback Hamilton Landmarks, to jest wykonawca tego transformatora oryginalnie. To jest transformator mieszczący się między 10 a 100 watów. Tu
Tutaj mamy strumień magnetyczny w tym transformatorze i wykonujemy splach E42 lub E43. Taki transformator, więc właśnie to jest ten materiał na rdzeń. Taka uwaga, że dla transformatorów średniej i dużej mocy, ponad kilka watów, we wszystkich przypadkach najlepsze wyniki pod względem wymiarów, ciężaru oraz ceny daje stosowanie dla rdzenia stali walcowanej na zimno typu E310-330. Stosowanie tych transformatorów stali E42-E43 jest dopuszczalne, jednak rośnie nieco przy tym ciężar oraz cena transformatora oraz wzrasta indukcyjność rozproszenia. Czyli jeżeli mamy możliwość stosowania tych blach 310 i 330, to jest najlepiej stosować. Grubość płytek rdzenia wybiera się odpowiednio do dolnej częstotliwości transformatora, gatunku materiału magnetycznego oraz wymiarów rdzenia. To jest literatura 24, Sikin, transformatory nisko i ciastoty. I tą książkę widziałem gdzieś przetłumaczoną w sieci. Także jeżeli jesteście tym zainteresowani, to proszę po prostu ją poszukać. Uzwojenie składa się z dwóch identycznych, izolowanych cewek. O co chodzi? Już wam tłumaczę, o co chodzi z tymi cewkami. Pierwsza cewka to jest ten fragment, a druga cewka to jest ten fragment. Czyli mamy tak. Cewki mają szerokość 1,5 cala, to jest 3,81 cm. Są nawinięte na karkasach Paxolin o wymiarach 3,17 x 4,44 cm. Na każdym karkasie nawinięte jest 5 głównych sekcji. Każda składa się z 5 warstw, 88 zwojów na warstwę emaliowanego drutu SWG30 i to jest 0,05 mm2. O przekładanych papierem 2 mm. O co chodzi z tym papierem? Tutaj mam transformator i papier to jest to. To jest papier olejowy. Tym przekładamy uzwojenia. Grubość tego papieru to jest 0,05 mm. Mamy naprzemiennie 4 sekcje wtórne. Każda składa się z 2 warstw, 29 zwojów na warstwę, emaliowanego drutu o takim przekroju. 0,65 mm2 przekładanych papierem 2 mm, czyli 0,05 mm. No, chodzi po prostu o to, że jedno uzwojenie to jest pierwotne, to jest wtórne, to jest pierwotne, to jest wtórne, pierwotne, wtórne, pierwotne. One są przekładane między sobą. Tu mamy warstewkę izolacyjną z papieru między tymi uzwojeniami. No i uzwojenie pierwotne możemy łączyć szeregowo oczywiście, no i wtórne. No i tu mamy anodę. Między tymi dwoma uzwojeniami wyprowadzenie na odczep środkowy. I tu mamy anodę drugiej lampy. Natomiast uzwojenie wtórne możemy łączyć w ten sposób lub równolegle. Oczywiście tak z reguły się nie łączy, bo zwiększamy impedancję uzwojenia wtórnego, więc łączymy je wszystkie równolegle. Żeby być dokładny w stosunku co do tego połączenia, to jedno z połączeń, które występuje w tym transformatorze, narysowałem wam tutaj. Wszystkie uzwojenia są połączone równolegle. Oczywiście jest możliwe więcej tych sposobów połączenia transformatora, no ale to idzie się domyślić, jak to ma być zrobione. Tutaj mamy drugi przykład. Te dwa uzwojenia są połączone równolegle. Te dwa uzwojenia połączone są równolegle. I to uzwojenie do tego uzwojenia jest połączone szeregowo. Czyli dla przykładu ten fragment. Każda sekcja jest izolowana od sąsiednich sekcji trzema warstwami taśmy Empire. To jest taki specjalny papier olejowy o grubości 0,13 mm. Wszystkie połączenia są wyprowadzane po jednej stronie uzwojenia, a sekcje pierwotne mogą być połączone szeregowo podczas nawijania. Czyli po prostu lutowane, izolowane wewnątrz karkasu. Wyprowadzone są tylko dwa połączenia uzwojenia pierwotnego na cewkę. I mamy zmierzone parametry. Mamy tak, indukcyjność uzwojenia pierwotnego 10 henrów, mierzona przy 50 Hz, podano na wejście po stronie pierwotnej 5 V RMS i to jest równoważne 2,5 mW. Indukcyjność rozproszenia 22 mHn, mierzone przy 1000 Hz i opór uzwojenia pierwotnego 250 ohmów. Taki transformator według tych danych bez żadnego problemu można sobie wykonać, nawinąć i myślę, że
Nawet mając zwykłą wiertarkę ręczną, karkas nakładając na drewniany klocek i wkręcając to przez jakąś śrubę do głowicy tej wiertarki, można sobie ze spokojem taki transformator nawinąć. Oryginalny wzór, ten 28A, to jest kształtka typu TU. Poszukałem sieci i tutaj są jej rozmiary, to jest 10,79, 76,2 w centymetrach oczywiście, 12 odtąd dotąd, to jest 12,7. Mamy tak, 1,6, 3,2, 3,2, 3,2 i 1,6, jeżeli chodzi o rozmiary tego rdzenia. Trzeba poszukać odpowiedni rdzeń, na przykład EI-126, jest troszeczkę inny od tego, ale kiedy znajdziecie odpowiedni rdzeń, na przykład EI-120, EI-121, tam jest, 122 jest i dopasujecie sobie wymiar okna, przekrój rdzenia, to w ten czas nie będzie już problemu, żeby nawinąć ten transformator. Będzie migać, ale jak widzicie tutaj, to jest strona o transformatorach i kształtki są podane. Możecie zrobić zrzut ekranu, żeby zobaczyć, które to są rozmiary i dobrać sobie kształtkę. Kolejno, rozmiar A, B, C, D, E, F. Opis oczywiście sugeruje dzielony karkas, czyli mamy z tej strony jedną cewkę, tu mamy drugą cewkę. I jak to nawijamy? Jak nawijamy to w ten sposób, że coraz więcej zwojów mamy, no to przechodząc na drugą stronę, nawijamy w ten sposób, że coraz mniej zwojów. Czyli tą sekcję nawijamy w drugim kierunku, po prostu możemy sobie to odwrócić i nawijać w drugim kierunku. Tak to ma wyglądać mniej więcej. Nie możecie nawijać, odpocząwszy tutaj od tego punktu, ten sekcję uzwojenia, bo będziecie mieli w przeciwną stronę prądy. Pamiętajcie, że lampa pracuje jedna w T, druga w T. Czyli od anody do anody musimy zachować ciągle jeden kierunek nawijania. Gałąź sprzężenia zwrotnego jest czysto rezystancyjnym dzielnikiem napięcia. Jego dolną częścią jest rezystor polaryzacji katody pierwszego stopnia. Przy określonych wartościach komponentów nie powinno być problemów z niestabilnością spowodowaną efektami niezamierzonego dodatniego sprzężenia zwrotnego. Jeśli pojawi się niestabilność, prawdopodobnie pojawi się jako oscylacja o częstotliwości ponadakustycznej. Może to być przejściowe, występujące tylko w części cyklu, kiedy wzmacniacz pracuje blisko maksymalnej mocy wyjściowej. Środkiem zaradczym, który można zastosować jako środek tymczasowy, jest zmniejszenie odpowiedzi wysokiej częstotliwości jednego ze stopni wzmacniacza, więc zmniejszenie wzmocnienia pętli przy częstotliwości oscylacji do wartości poniżej jedności. Można to wygodnie zrobić, podłączając mały kondensator, powiedzmy 200 pF, szeregowo z rezystorem około 5 kg do anody pierwszego stopnia i względem masy. Performance, czyli podejrzewam, że chodzi dokładnie o prezentację, o odtwarzanie muzyki przez ten wzmacniacz. Liniowość. Liniowość wzmacniacza dobrze ilustruje seria oscylogramów. Pokazują one, że aż do maksymalnej mocy wyjściowej liniowość jest wysokiego rzędu i że charakterystyka przeciążenia jest pożądanego typu. Jak zilustrowano na tym rysunku. Poprawę wynikającą z zastosowania ujemnego sprzężenia zwrotnego, zwłaszcza przy niskich częstotliwościach, wyraźnie pokazują oscylogramy. Sprzęt do pomiaru zniekształceń intermodulacyjnych nie był dostępny, ale pomiar całkowitego zniekształcenia harmonicznego został wykonany przy częstotliwości wejściowej 400 Hz. Wynik przedstawiono na rysunku 6. Na tym rysunku widać, że zniekształcenia harmoniczne przy maksymalnej mocy znamionowej około 15 W. Tutaj mamy 15 W. Są mniejsze od 0,1%. Intermodulacja przy takim stopniu liniowości nie występuje w słyszalnym stopniu. Tutaj macie opis tych dwóch krzywych, więc kreskowana jest bez sprzężenia zwrotnego, ciągła linia ze sprzężeniem zwrotnym. Jak widzicie, bardzo niski poziom jest ze sprzężeniem zwrotnym. Pasmo przenoszenia.
Fason przenoszenia wzmacniacza w dużym stopniu zależy od charakterystyki transformatora głośnikowego. W testowanym wzmacniaczu transformator głośnikowy miał rezonans przy około 60 kHz, powodując bardzo ostry spadek o 2,6 dB wokół tej częstotliwości. Charakterystyka w słyszalnym zakresie pasma jest liniowa z dokładnością 0,2 dB. Słyszalny zakres pasma to od 10 Hz do 20 kHz. Przesunięcia fazowe. Doskonałość charakterystyki częstotliwościowej wskazuje, że występuje niewielkie przesunięcie fazowe. Przesunięcie fazowe jest widoczne na krańcach pasma akustycznego i nigdy nie przekracza kilku stopni. Rezystancja wyjściowa. Rezystancja wyjściowa wzmacniacza wynosi około 0,5 ohma, mierzona na wyjściu 15-ohmowym. Poziom szumu. W testowanym wzmacniaczu zmierzony poziom szumu był o 85 dB poniżej maksymalnej mocy wyjściowej. Szum w tym wzmacniaczu był jednak prawie w całości buczeniem o częstotliwości 50 Hz, spowodowanym sprzężeniem między transformatorem sieciowym i wyjściowym. Dzięki starannemu ułożeniu tych elementów okazało się, że poziom hałasu można zmniejszyć do ponad 100 dB poniżej maksymalnej mocy. W razie potrzeby moc wzmacniacza będzie można zwiększyć powyżej 15 W przez zastosowanie pary lamp połączonych równolegle w stopniu wyjściowym. Transformator głośnikowy wtedy będzie trzeba także układ zasilania, obwód polaryzacji oraz rezystor sprzężenia zwrotnego będzie trzeba zmienić. Wzmacniacz w takiej konstrukcji może wyprodukować do 70 W mocy wyjściowej. Testy odsłuchowe przeprowadzone w połączeniu z systemem głośników szerokopasmowych w pełni potwierdziły zmierzone wyniki. Przypominam, 1947 rok. Wtedy były inne zespoły głośnikowe jak dzisiaj. Nie można wykryć żadnych zniekształceń, nawet gdy wzmacniacz odtwarza muzykę organową, w tym dźwięki klawiszy 20 Hz, które osiągają próg maksymalnej mocy. Stany przejściowe są odtwarzane z niezwykłą wiernością. Testy z użyciem mikrofonu z odpowiednim przesmacniaczem w odtwarzaniu dźwięków, takich jak trójkąt, udowadniają niezwykły realizm. Wzmacniacz można opisać jako praktycznie doskonały do odtwarzania muzyki o najwyższej wierności. Czyli jest to wzmacniacz Hi-Fi, pierwszy wzmacniacz Hi-Fi. Stanowi idealny wzmacniacz do nagrywania dźwięku, którym najważniejsze jest wzmocnienie bez zniekształceń i niski poziom szumów. Jak widzicie, to była końcówka tego artykułu. Jeszcze raz możecie spojrzeć sobie, że to jest wersja angielska, przetłumaczyłem Wam do wersji polskiej. No, jeszcze tą tabelkę Wam pokażę. Ten wykaz elementów tyczy się schematu z oryginału, ponieważ ja ten schemat trochę tam przerysowałem. I jak widzieliście, na moim schemacie są już umieszczone elementy. Ale są dane dotyczące transformatora, lamp zastosowanych. W następnej części będzie informacja o tym, że te lampy będzie można zmienić. No ale tutaj przedstawiłem Wam pierwszą wersję tego wzmacniacza. Ten wzmacniacz był modyfikowany przez samego Williamsona, był modyfikowany także przez twórców układu ultraliniowego, potem był jeszcze zmodyfikowany przez Williamsona, także wiele ciekawych rzeczy działo się z tym wzmacniaczem. Myślę, że na dzisiaj materiału wystarczy. Po publikacji wszystkich filmów tłumaczenie w postaci PDF-a będzie dostępne z mojego dysku Google, także będziecie mogli się zapoznać z całością, wraz z patentami Hafflera i Keroesa. Ale to dopiero po publikacji wszystkich materiałów. Myślę, że wzmacniacz Wam przypadł do gustu. Opis jest w miarę szczegółowy. W następnym etapie będziemy mieli jeszcze szerszy opis, bardziej szczegółowy. A to teraz wszystko. Do następnego razu. Ładny egzemplarz Jatisa.
KT88 i elektroharmonik z 12AU7. Tu hebelek brzmi, no, ciach, no. Hebelek. No i zaraz mi powiem. Już... Zaczytał ładnie. No to mi się wydaje jeszcze szybciej niż tamten. No i gra. Jakie ładne fokale w narożniku. No, ładnie się żarzy. Nie ma żadnych... Czy nie są zmęczone? Nie, nie ma żadnych przepaleń, żadna siatka się nie żarzy, więc jest dobrze, jest tylko katoda rozżarzona. Bardzo ładnie.